Dobra, jesteśmy z powrotem i kontynuujmy. Czekaj, czym tu byliśmy? Bu, 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 bu. Czekajcie, o czym gadaliśmy? 970 i pamięci. Ciekawy jestem, jak to będzie, jak wyjdą gry, które będą wymagały więcej pamięci. Co się wtedy będzie z 970 działo? Czy to będzie za pół roku, czy za rok? Czy Nvidia wprowadzi szybciej nową edycję kart, żeby wycofać 970 ze sprzedaży? I zobaczymy, czy na przykład nie będzie tak, że pierwszą kartą przyszłej edycji właśnie będzie 970 ze względu na to, że ta ma trochę popsutą pamięć. Popsutą. Tak, i mimo wad 970 wad, no, tą pamięć trochę popsuli, ale tak, jak się chodzi o Full HD i tą wyższą trochę rozdzielczość, to spokojnie chodzi, bo tam no, większość gier nie korzysta z takiej ilości pamięci. No, jak sobie specjalnie przesuniecie w Battlefieldzie skalowanie do 200, no to wiadomo, że będzie potrzebował więcej pamięci, ale kto gra na takim skalowaniu? No, nikt nie gra, bo gra trochę zwalnia, a przecież chcecie tą grę mieć jak najszybszą, a nie jak najwolniejszą. No to po co? Gamingowy monitor najtańszy, ile musiałby wynosić? No to tak, chyba pytałeś na górze, tak? Jeśli chodzi o taki do 120-144 Hz, no to taki Benku albo Asus, to tam 1100, trochę więcej kosztują. Wielkość tekstu mam sobie. No właśnie, musisz przeskalowywać, nie dziwić, musisz przeskalowywać tekst. No, mówię, 100, na 100 ustawisz literki i musisz z lornetką siedzieć. 50 cm od ekranu, jeszcze lornetka. No, jeśli chodzi o SLI, na jeden monitorze to słabo. Jak kilka monitorów wstawiasz, ja generalnie zawsze odradzam dwie karty, jak masz jeden monitor. Chyba, że to 4K, no to wiadomo, że musi być. Albo masz trzy monitory, no to musi być SLI, bo wtedy nie wyrobi ta jedna karta takiej rozdziałki w grach, żeby ta płynność była jakaś. Tylko, że na trzech monitorach wtedy trochę inaczej działa i nie ma takiego. No, nie widać stuterów, jak już w ogóle, jeśli są i rwanie i tak dalej. Bo jednak masz więcej do patrzenia. Nie zwracasz na to tak uwagi. Chociaż jak miałem dwa Radeony i na trzech monitorach działałem, to musiałem jednego wyjąć, bo nie dało się grać. To była masakra. Ale to były stare, teraz są inne. Rwie wam live. Tak, czasem wam rwie live. Mnie. No. No i dobrze. G10, no proszę. Się kaszle. No, pewnie tak, no. Jak przy dwóch 970-kach, to wiadomo, no wydałeś ileś kasy, a tutaj taka wtopa, no. No a jak się z 9800 przesiądziesz na 970, to będzie wielki skok, to prawda. Czy zależy jeszcze, jaki masz komputer, bo może masz jakiś słaby procesor Core 2 Duo sprzed 10 lat. Żarcik. Jednak to, znaczy z czasów 980-ki, to tak, no skok trochę będzie, ale tam ten procek będzie wąskim gardłem. Ja się przesiadałem z 8800 GTX-a na 570. Więc był skok też niezły. Notnie troszkę przycinałeś, tylko resetłem przeglądarkę i spokój, może nie zapeszę. Zapeszę, depeszę. No to będzie hardkorowy skok. Najczęściej tak, bo IPS-y mają 5 milisekund. Chyba, że ISO jakiś sobie weźmiesz, tam będzie chyba 3, ale nie wiem, czy on jest HIPS, czy on jest IPS. Jaki ten ISO, ten F, tam 3, 3, 3, coś tam. Bo ten następca jego to jest na VA, ten 240 FPS-ów. Najczęściej IPS-y mają 5 milisekund. Oczywiście grey to grey, nie? A nie black to black. Black to black jest trochę więcej. Zależy od monitora, jak tam elektronikę zrobią. No. Lato świetlne to odległość. No jest różnica, jest. Między kartami jest. Jeszcze zależy w jakiej grze, nie? Bo zależy, niektóre gry się. Jak oglądasz testy, jakie nie wiem, czy tu będą 980, zobaczmy sobie. 980 do 970.
W niektórych grach będzie bardzo mała różnica. Czterdzieści, 40, 78, 89, 10 klatek, tak? Trochę więcej, kawałeczek. No tutaj 58,63 na TIFF-ie, zobacz, na Full HD. Very high quality. Różnica w cenie karty spora. Tutaj to Sony Vegas, no też nieduża. Tutaj głośność. No w grach jest tam parę procent, ale to różnica. UPS, a czekajcie po kolei. No spoko, możesz wziąć sobie takiego pękacza. Mam plan na modernizację kompa, jak tak, to co wymienisz? Wszystko. Generalnie myślałem o tym, żeby spalić płytę, procka, chłodzenie i pamięci. Chociaż nie, pamięci to mi trochę szkoda. Tych Borderlandsowych. I po prostu wymienić ją na mikratę X, jakąś budkę sobie małą kupić na mikratę X, albo mikro ITX generalnie, nie? Coś malutkiego, żeby mi tyle miejsca, to całe to łataństwo, co tu jest, nie zajmowało. Więc zobaczymy. Ty masz tego niedźwiedziaka, ale ty masz tego Asusa RAID Express PC? Mam, tak. Asus RAID, tak. Czy jesteś z niego zadowolony? Tak, bardzo. W ogóle nie laguje. Zrobiłem sobie też, znaczy on nie lagował wcześniej, po prostu przyszedł jakiś BIOS nowy, zrobiłem sobie aktualizację BIOS, o czym zrobiłem materiał, macie na kanale. Ale naprawdę działa fajnie, nic nie zamula, nie przymula, system się nie zagęszcza, że tak powiem. Responsywność systemu jest cały czas taka sama, bardzo fajnie chodzi. Warto tylko utrzymywać w miarę tam wolnego miejsca trochę. Wiadomo, że nie tylko system czasem coś tam dorzuca na chwilę, ale potem zwalam z powrotem, jak potrzebuję miejsce. Na SSD, sorry. Im bardziej go zapchasz, tym będzie wolniej chodził, więc pamiętaj, żebyś go nie zapychał tak na maksa. Nie wiem, nie zawalaj go jakimiś grami, filmami i tak dalej. Miesiąc musiałeś czekać? Ojej, to trochę długo. Jak to w Europie go nie było? Jakaś przerwa musiała być. Będą testy UPS u ciebie. Jakiego UPS? UPS? A po co mam testować UPS-a? Mam jednego UPS-a, to mam go testować. Jakie? Nie mam w ogóle dostępu do UPS-ów, żeby wziąć 10 UPS-ów i przetestować. Nie mam nawet warunków na to, żeby to zrobić. Wiesz co, czy 1 milisekunda, a 5 milisekund strasznie się różni? To zależy, jak hardkorowym graczem jesteś. Bo jeśli dużo grasz, na przykład jesteś mistrzem świata w CS-a, to będzie to miało dla ciebie bardzo dużą różnicę. Jeśli grasz sobie w trochę, to nawet tego nie zauważysz. Chyba że grasz dużo, kilkadziesiąt godzin w tygodniu, to lepiej wziąć monitor z 1 milisekundą, 144 Hz, bo wiadomo. Tylko już warto by było z G-Synkiem coś wziąć, żeby nie było tego rwania stutteringu, rwania screen tearingu, rwania ekranu i tak dalej. No ale wiadomo, że monitory, najtańszy monitor z G-Synkiem to jest chyba 24, ten AOC, który miałem w listopadzie, on kosztuje 1800 zł, może teraz trochę taniej, ale jakość kolorów trochę boli. No wiadomo, jak cię kolory nie interesują bardzo, to monitor kupujesz do łupania, to łupiesz po prostu i tyle. Jakby klient, który go kupił, jest bardzo zadowolony, tłucze ostro w armę i w coś tam jeszcze i naprawdę bardzo, 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 bardzo zadowolony. Cieszę się z niego, jak dziecko. No oczywiście, że obiło mi się coś na temat dysków Piotrosiński Samsunga. Krapko. Co chwila padaka jakaś. To widzicie, to takie informacje wchodzą do... na serwisy informacyjne, że wy możecie czytać, to wy dostajecie ochłapki. Jeśli chodzi o dystrybucję, to ja dużo rzeczy, jak byłem, to wiedziałem dużo wcześniej, dużo więcej było. Dlatego dyski Samsunga nara u mnie były. Wolę Cruciala wziąć, a nie Samsunga. Cruciali sprzedaliśmy masę, Samsungów też to sporo. Samsungów dużo zrobiło zwrot, a Cruciale zero, więc no jakby o czym gadamy. Wiesz co, sądzisz o żywotności, awaryjności dysków SSD? Był taki test domowy, ale gość wziął ileś dysków i ileś dni testował te dyski z nadpisu. Cały dzień, całą dobę leciały. I ten test fajnie pokazywał, ile te dyski przeżyły i które dyski przeżyły, a które nie. Był ten test gdzieś na serwisach informacyjnych, u nas też było o tym mówione. Ja nawet chyba w newsach gdzieś czytałem.
Powiem ci, że pierwsze dyski SSD, które no, w żywotność miały wątpliwą, to jakby to już odeszło w zapomnienie. Aktualnie te nowe dyski, które są, spokojnie możesz kupować i 5 lat będzie ci śmigał. Ja mam w tej chwili dyski od kumpla, którego dostałem, te 4 SSD, które mam, te 50. On pracował na nich nie wiem ile lat. 5 chyba. I potem wymieniał sobie platformę i mi przysłał te dyski. Ja je mam. Mam już je 2 czy 3 lata. Nie zwalniają, żadnych bedów, nic się nie dzieje. Wszystko śmiga, oglądam sobie czasem na tym, na smarta zaglądam. Wszystko hula na tych dyskach, nic się nie dzieje naprawdę. A to są Vertexy OCZ na tych Soundforce'ach takich niedobrych podobno. Nic się nie dzieje, śmiga. To wersja oczywiście limited edition tych dysków, ale naprawdę bardzo dobrze działają. Nie narzekam. Wyszedł update firmy, ale nie wiem, czy coś poprawiło. Znaczy, wyszedł firmware update do Samsungów, ludzie wgrali, chwilę podziałało dobrze i znowu zaczął zwalniać. Więc nawet czytałem o tym newsa. Śmiałem się, że powinien jeszcze raz ten update wgrać. No nie poprawiło za dużo. Jeśli coś jest skopane w sprzęcie, to tak samo jak no też dałem taką analogię do 970. Czy Nvidia zrobi specjalne sterowniki, żeby poprawić wydajność pamięci w 970? Przecież się nie da. To jest sprzętowe. Programem tego nie da się naprawić. Tutaj to tak ogłoszenie trochę słabo DC wrzucać. Nie wiem, czy ktoś będzie miał. Granie 24 na 8. Jaka jest różnica między LED a LCD? Wiesz co? Wikipedia ci powie. Dobrze, dobrze. Nie było go jeszcze wtedy. Jak nie było? Ja byłem pierwszy. Jeśli chodzi o Ridera, to powiem ci tak. Jak ja dowiedziałem się o tym od Asusa USA, dostałem info, to się podjarałem i napisałem do naszej dystrybucji. Znaczy do naszych chłopaków. Oni tam, product managerowie, jak to zobaczyli, to pomyśleli, to coś do serwera chyba, nie? Nawet nie wiedzieli, co to jest. Ja mówię, nie no, chłopaki, to jest maszynka gamingowa, dyski SSD zrobione w RAIDa na PCI, zajebista rzecz, ściągnijcie mi to. Nie wiem, ja mówię, nie marudźcie, ściągnijcie, ale nie możemy jednej części. No dobrze, to ja ściągnijcie 5, a znajdę klientów. No i ściągnęli mi 5 i znalazłem 5 pierwszych klientów, sprzedałem, jednym z nich byłem ja. I potem dopiero zaczęły się jakieś informacje u nas pojawiać i tak dalej, ale jakby i były w ofercie w sklepach dystrybucyjnych, ludzie mogli to kupić, tylko że po prostu o tym nie wiedzieli, to było dostępne. I potem jak ja ściągnąłem pierwszą piątkę, to potem zaraz chwilę znowu jak chłopaki zobaczyli, że to zaszło szybko, to wzięli do oferty. Jak wzięli chłopaki to w dystrybucji do oferty, to zaraz się pojawiły w sklepach, bo sklepy są podpięte do dystrybucji. Jak się coś w ofercie dystrybucji pojawia, to sklepy w cudzysłowie automatycznie ładują to sobie do oferty. I to się tak pojawiło, tylko że jak się pojawiło, no to cena była taka trochę duża, no wiadomo. Jak to podatek od nowości. Potem trochę cena spadła i to była dość duża różnica, bo jak na początku wyszło, to kosztowało ponad 1400, tak nawet około chyba 1500, a potem spada 1200 z kawałkiem. Jak już się jakby wiadomo, na rynku ich pojawiło dużo i cena oklapła. A potem znowu znikło i znowu cena skoczyła. No i tak ostatnio jak patrzyłem, to w ogóle w tej dystrybucji, z której ja to brałem, to już one znikły i ich nie było w tej dystrybucji, ale dostępne są, bo można je znaleźć. Czy tutaj u nas, czy w Europie. Akurat musiałeś trafić na taki moment, kiedy ich nie było. Podświetleniem bodajże. Skoro taki chłop, to dlaczego tak mi się dobrze sprzedaje i takie dziwne dobre recki miały? Bo marketing mają dobry. Znaczy, jeśli chodzi o parametry, to ma bardzo dobre, tylko nikt nie mówi o tym, jak zawalisz dysk z danymi, że będzie leżał. Sandiski, tak, to są ok, w miarę ok, tak. Lepsze niż data. Czy można oddać? Znaczy, wiesz co? Myślę, że nie wiem, to zależy od sklepu, który ci przyjmie i jak wygląda reklamacja w tym sklepie. Bo jakby no, dysk jest wadliwy konstrukcyjnie, nie? To też znowu od razu możesz przywalić niezgodność produktu z umową, nie? No.
Siema pesto. 350 euro? To trochę dałeś. No, tak to jest. A po jakim? A, bo ty tam jesteś gdzieś w Holandii? Gdzie ty jesteś, niedźwiedź? Już od razu przeliczam, ale przecież ty nie byłeś w Polsce. No to wiesz, no. Możesz go sprzedać. Na OLX-ie czy gdzieś. A czekaj, zaraz zobaczymy. OLX. Tylko jeden sprzedają. Widzisz, mała konkurencja. Czekaj jeszcze, ale drogo zobaczymy. Może, tylko 7. 1900, 1000, 2000, 1998 jest nowych. Zobaczcie, a tutaj czekajcie, bo tutaj komputery. Trzeba wejść w polską kategorię. No, w Brukseli. To trochę siedzisz głęboko. To tam pozdrow tego. Ziomka naszego. Donalda. Komputer. Ja nie chcę komputerów stacjonarnych. Ja chcę, ale to wejdę tutaj, będą podzespoły, czy nie? Bo nie będzie, to dupa. Komputery, czekajcie, komputery. Gdzie są podzespoły? Podzespoły bazowe. Płyty pamięć. No to nie ma dysków? Co to jest na tym Allegro? To jest... popsuła się? Dyski tutaj osobno. Metalman, wiesz co? Nie widziałem takiego pytania. Czekaj, aż przewinę. Widziałem, że się witałeś. A, przepraszam, nie zauważyłem tego. 900 SMS, Jezus, czy nie pracuje. Wiesz co, jeśli chodzi o... to możesz zajrzeć do serii mojej MKG. To będziesz widział, jakie polecam. Generalnie polecam Asusa, EVGA, MSI, Zotaka, Palita. Pozdrów, pozdrów, bo tam jadą, trolują go ostro. No, jak powiem ci tak, że jak wkładam nawet do mocy komputerów, to spokojnie Crucial wystarczy. 256, jak ktoś chce, to tą 500 czy coś, ale na ogół 256 idą jak woda. Szybko, szybkie są, fajnie chodzą. Wydajność możesz wiarygodnie sprawdzić w HD Tune, ale ten dysk na początku on chodzi dobrze, on później podczas pracy zaczyna zwalniać, dopiero wtedy możesz sprawdzić, nie, jak to wygląda i mieć na przykład test, jak go kupiłeś, a potem po na przykład kilku tygodniach, jak on zaczął zauważyć, zaczyna ci coś lagować, system dławić i tak dalej, robisz test drugi, pokazujesz dwa testy i możesz, to może być podstawa do tego, tylko musisz go wyczyścić i na przykład wtedy jeszcze raz przetestować, żeby nie było tak, że jak jest zawalony plikami dysk, to będzie, wiesz, wolno chodził, nie? No to wszyscy wiedzą, że jak zawalisz na maksa dysk, to będzie zwalniał SSD bardzo. No Asus Strix jest fajny, EVGA FTW, tylko jak EVGA kupujecie, już się pojawiła w sklepach, bierzcie wersję ACX 2.0 plus, FTW będzie plus i ACX 2.0 będzie plus, po prostu nie PLUS, tylko będzie plusik, to jest odświeżone chłodzenie, jest poprawione chłodzenie w tej karcie, więc warto wziąć, ona jest niestety droższa, czy niestety u nas jest droższa, bo tam, znaczy tam też jest trochę droższa, ale nie aż tyle, u nas jest droższa, czekajcie, jak patrzyłem w hurtowni, to była droższa o... Na stronie EVGA jest droższa chyba o 10 baksów, w hurtowni jest droższa o 20 euro, a u nas w sklepach jest droższa o 200 czy 300 zł, więc wiecie już, kto bije ceny. Brakuje po prostu. Masakra. Znaczy wiesz co, ja kilka kart miałem i żadna mi się nie zdarzyła, żeby piszczała. Co to mi piszczy? Nie, nie piszczy. Co w pudełku piszczy, pamiętacie? Um.
Znaczy tak, z podkręcaniem i piszczeniem to nie zawsze. Jeśli chodzi o. Często, znaczy może nie często, ale zdarzało się tak, że podkręcasz kartę i nic się nie dzieje. Ale na przykład nie podkręcasz kartę, a podkręcasz mocno procka i zaczyna karta piszczeć. Mieliście coś takiego? Jak za mocno procek był podbity, jeszcze system chodził, ale już pulpit wszystko chodziło, ale jak odpalałem jakikolwiek test, to się bluzgier robił. Przy tak podkręconym procku, już nawet jak na pulpicie był komp, to już zaczynały cewki wyć w karcie. To ciekawe, a karta nie była podkręcona. Ciekawostka, tak. Ja tylko potrzebuję nowego serwerka multimedialnego. To pająka zrób. Wiesz co, to kup sobie, jak chcesz serwerek, aha, multimedialny, bo jakbyś chciał jakiś tylko plików coś, to Raspberry Pi sobie kup i już, nie? No właśnie z tymi dyskami może być tak, że jak go wyczyścisz, grasz wszystko od nowa, to nie jest kwestia tego, że na nim jest za dużo plików. O to właśnie chodzi, że tam jakaś wada jest taka, że nawet jak wyczyścisz wszystko i wgrasz, to on, jak nie wgrasz tego upgrade'u, znaczy tego firmware'u nowego, to on będzie nadal wolno chodził. I o to tu chodzi. 1 tera nie może zapełnić. Szybko, proszę cię. Moment bym zapełnił. Mam tu 10 dysków z różnymi rzeczami. Wiesz, chodzi o to, żeby zapełnić i sprawdzić od razu. Nie trzeba czekać 3 miechy. Pach, pach, pach. Nie musisz nawet, wiesz, pościągać. Teraz jaki masz internet? Jak chodzi szybko? Jak szybko możesz napchać go? Moment. W kilka godzin będzie zapchany. No w tej cenie nie ma AMD, tak naprawdę. No co, możesz wziąć 290X, ale on jest dużo tańszy, to nie jest w tej cenie. Jakby oszczędzisz jeszcze kasę. Przy bardzo wysokim FPS. Wiesz co? Ale mówisz o jakim wysokim FPS? Nie będzie piszczeć. Ale mówisz o podkręcaniu karty, czy nie wiem, bo wysoki FPS to co? Wysoki FPS w grach, no to zależy jaką, bo wysoki FPS w grach mogę ustawić, nie będzie piszczeć. No włącz sobie CS-a jakiegoś, czy jakąś tą Dead Island, czy Call of Juarez Gunslingera. Mam po 300-400 klatek, a w menu mam 1000 klatek i nie piszczą karty. To jakby ilość FPS-ów nie jest zależna od tego, czy karta będzie piszczała, czy nie. Co ty gadasz? Nie rozumiem. No. No, czy wiesz co, taki serwerek multimedialny, to ja wiem, czy bym na Windzie stawiał. Ja chyba bym wolał go na Linuxie postawić. Lżejszy będzie. Gorszy komp, czyli możesz mniej wydać na kompa, postawisz Linuxa, nawet X-y możesz wgrać i będzie tak samo chodził. Jak dużo mocniejszy komp, na którym będzie winda, na niej będzie serwer. Tylko wiesz, serwer. Nie mówię, że po prostu postawisz windę jakąś tam XPK czy coś i po prostu będzie stacją, serwerem plików, tak? Ale mówię o aplikacjach serwerowych, takich, żebyś tam i Apache sobie wgrał, i FTP jakiegoś i tak dalej. No to te rzeczy trochę tam. Wiesz, no też nie są jakieś ciężkie, no ale myślę, że sam Windows jest ciężki i będzie ten komputer. Może wiesz, Windows też przymula, nie? Jak dużo operacji robisz na dyskach, to może przymulać. Jak nie robisz defragmentacji i tak dalej. A na Linuxie to będzie lepiej. Tylko musisz ogarnąć jakiegoś Linuxa. Nie używam smarków, więc nie będzie piszczało. Proste. A gdzie kupowałeś? Niedźwiedź, właśnie niedźwiedź. Gdzie robisz zakupy, powiedz. Ciekaw jestem. Gdzie w Brukseli robisz zakupy? W sklepie obok? Czy kupujesz w Overclockers UK? Ile tam już mamy w ogóle?
A, 25, dobra. Tak muszę tu kontrolować trochę czas. Żeby przerwę zrobić. Mam jeszcze jeden dylemat. Nie mogę zdecydować na płytę do 600-700. A 600-700 to dużo na płytę. To możesz Asusa, MSI jakiegoś. Jak lubisz Gigabyte'a czy S-Rocka, to dużo jest do wyboru. Z tego pamiętaj, jak chcesz kręcić mocniej procka, czyli 4,5, 4,6 i więcej, to... no a C-routery fajne Asusa. To żeby miał dobrą sekcję zasilania, nie jakąś szczepioną, nie? Tylko porządną. Jak to na windzie ogarniesz, to już się nie przesiądziesz na Linuxa. Może na Linuxa się przerzucę, bzdurki. 2 odcinki. Już jest drugi odcinek DC. To jest już drugi odcinek. Już 47 minut minęło, a teraz 26. Drugi odcinek. Aha, nienormalny? To jaki? Jaki normalny? No, 2 odcinki potem będą na tym, na YouTubie, nie? Albo i więcej zobaczymy. A nie słyszałem, jak Black narzekał, że 970 Strixa mu psiska. Tak. No, zasilacz jest najważniejszym komponentem w komputerze. Jak on będzie trzeszczał, w cudzysłowie będzie słaby, no to... To co tu dużo gadać? Wszystko będzie słabiej chodziło. No spokojnie, nie czytam forum PC Lab'a. A, no to spoko. No tak masz zainstalowany, to luz. No to jak już masz zainstalowany Linux, to serwer plików, serwer FTP, www możesz nawet klapnąć tam jakieś. Jak masz zewnętrzne IP, jak nie, to nie ma sensu. No, no 27 minut, to pewnie jeszcze będzie z jeden. Bo się pewnie nie zmieścimy. A to do tego popsutego mu sprzedać, dlatego on narzeka. Powiem mu, zobaczysz. Masakra. A drugiego komu sprzedałeś? A to ciekawe. Może on go przyciągnął. Nie wiem, czy Black go skręcił za mocno. Za duży overclocking mu zrobił i puf, puf, puf. Karta zrobiła. Puf. Za 97 Gaming 7. No myślę, że nie zła. Gaming 7, zajrzyjmy sobie. Chyba tak jest strona, nie? A, MS. Pff. MSI. Tylko polska strona MSI nie zawsze dobrze. Co ja z czym mam? To nie chodzi o jaka trylogia. Nie, z czym nie mam. Chodzi o to, że produkty, płyty główne, gaming. Co zrobić, że Firefox muli? Oczyścić system i wywalić tempy i wywalić dodatki, jak masz za dużo dodatków obciążających przeglądarkę. Firefox ostatnio o tym mówił, był jakiś się nawet news. Z97 Gaming 7 mówisz? Tak, o tą płytę chodzi? MSI Gaming 7. Internet mam 150 megabitów na 10. Download 150, 10, upload. No spoko, gdzie tu jest jakieś, a co tak obcięte? Nie widać. Specyfikacja. Co tu mamy? No gówno w specyfikacji się dowiemy, 16.00. Dobra, do podkręcania. Jest tutaj jakieś feature'y, są nagrody. Nie nagrody, feature'y. Więcej coś jest. Polska wersja, nie strony, wszystko po angielsku. Marketing MSI Polski po prostu jest mistrz. Gdzie tu są jakieś opisy? Audiobusty na razie nie. Czekajcie, są Blaster, nie. Dual Phone, High Quality Audio Capacitors, Golden Audio Connector, USB, Killer, to sieciówka, Push Your SSD to the Limit, M2, X-Split, Steam. No dobra, a gdzie jest? O, High CKP, Super Ferrit, czołki, Dark KP. Military Class 4 Components.
Guzik. Dobra, do podkręcania masz guzik. A, wiesz, znaczy tak, zależy do jakiego podkręcania, bo kwestia sekcji zasilania, nie? Ostatnio było o tej, o Empowerze chyba, który tak, no niby starczy, ale tak trochę bidny jest, a kosztuje chyba 7 paczek. Także płytka fajna, bardzo ładna. I spokojnie, da radę. Poszło na eBay. No. Nie, a DC, a propos trylogii, to nie chodzi o trylogię, tylko chodzi o to, że po 30-40 minutach Twitch zaczyna kaszleć na live, więc muszę po prostu zatrzymać i odpalić jeszcze raz. No, no to ładnie poszło, jak ponad 1500, to tak 60 dodał, to nieźle. Masz tylko adblocka z dodatków? To wyczyść tempy. O, sorry. A tutaj za webę. Sprawdź sobie ilość featureów pomiędzy właśnie gamingiem 7 a gamingiem 5. Zobacz, bo jakby różnica w cenie będzie niezła, a może wystarczą ci featureki tylko z 5. Jak nie, no to bierz 7, jak się zrobię, ją patrzyłeś. Bo jakby wiesz, styknąć do podkręcenia, to ci styknie na B85 płyta. Bo też się da, jak BIOS zmniejszy, będziesz mógł podkręcać. Tylko że kwestia sekcji zasilania i dodatkowych i opcji pamięci i ilości SATA i ilości wodotrysków innych, USB-ków i tak dalej. A wiesz co, ja mam adblocka chyba w dodatkach i mi nie muli przeglądarka, więc to nie adblock muli. No, znaczy, żeby, wiesz, żeby ta prędkość bajkowata, żeby ta prędkość była cały czas taka sama, nie? A tutaj, wiesz, coś potrzebujesz, na przykład czasem ściągnąć, że tu robisz sobie tego, robisz sobie live'a, a tu nic z tego. Gigabyte? Nie, nie słyszałem. A jakie promocje? Promocje Gigabyte Black Edition. Ale to coś kiedyś było, chyba dawno. Ostatnio coś było nowego? No zobaczmy. Znaczy niedostępna w Polsce, no to tak, no zobacz, kiedy to jest BIOS. To dawno temu było, tak mówiłem. 60 miesięcy gwary masz też u Asusów, nie? Na serii rok. Na serii nie. Na serii TUF rok to tam był. Była zajawka. A tak, to coś słyszałem, tylko że... Sorry. Ale w Polsce jest to dostępne, bo tam było, że nie w Polsce. Jakaś nowa jest, jakaś nowa promocja na Gigabyte. Tak, ja Gigabyte nie kupuję, więc nie wiem o ich promocjach. Nie interesuję się. No ja nie piję kawy, a już u mnie jest, wiesz, 20 po 10, więc to u nas to tak my trochę wcześniej wstajemy. No niestety. U mnie hula, no nie tyle serwery, co po prostu pozapychane, bo to nie chodzi o serwery, chodzi o pozapychane łącza, routery, spitery w sieciach i tak dalej, gdzie są poprzeciążane. A co to się stało z ostatnim MKG? Jest nam bez roka. To przecież nie ma linków, Piotr Asiński. Pyknij mi na maila. Albo na maila. Masakra. A co się stało z ostatnim MKG? To, no, niebieskie na przykład, mogą być niebieskie. Tak jak ktoś chciał niebieskie i chciał S-Roka. A ten, a propos, ale S-Roka ja używam do MKG. Nie pierwszy raz i nie ostatni. To nie jest, wiesz, że ciągle Asus, nagle raz na rok, a S-Rok, nie. No, bardzo fajna płyta Hero, do podkręcenia dobra. No, bardzo dobrze. Właśnie promocja ze zwrotem kasy, procka i płyty. Tylko pamiętajcie o jednym. Musi to być albo na jednym paragonie, albo na jednej fakturze.
No tak mówię, jeśli to jest jakaś nowa informacja, to wrzuć mi na maila, to ja se luknę, ale nie teraz. No, była. Trzeba przyglądać się tam. Linka dawałem do tej strony, to odkopcie sobie tą informację, bo na tej stronie pojawiają się też informacje o następnych promocjach. Kurde, no. Jak się wybiła piół, chyba zaraz muszę iść. Ale czy nie mogę iść spać, bo dzisiaj przecież losowanie będzie, nie? A wy nie wiecie, bo wam nie mówiłem. Do końca miesiąca jest. A dzisiaj jest 28. Oj, nie to. 28, więc dzisiaj o 12 robię, po 12 minutę robię losowanie koszulek. Jak była ta promocja, znaczy tak, jest promocja ze zwrotem kasy, to jest akcja Intela, i tam vendorów płyt głównych, a jeśli chodzi o gry, no to to są, jeśli chodzi o gry i Intela, no to jest już stricte akcja Intela i tam jakieś tam, nie pamiętam, ale jakieś gry tam dodają, jakieś programy dodają, nie pamiętam, bo ja w tym nie siedzę. Potem już nie zaglądam, jak sobie klient odbiera sprzęt, to tam sobie grzebie. Jeśli w ogóle jest, bo jak, znaczy ten klient, który kupuje w sklepie stacjonarnym, bo ja z dystrybucji nie dostaję promocji niestety. Ja tam z BIOSami Asusa nie miałem problemu nigdy. Z Gigabajta i z MSI, o, to często. Tak dlatego Gigabajta nie używam między innymi. No, dzisiaj będzie losowanie, tak. Co po 12? No tak, no do końca. Przecież nie mogę zrobić jutro w południe, bo przecież do jutra do południa znowu ludzi najdzie i potem jak? Będę musiał chyba pousuwać te komentarze, to tak głupio trochę. Musiałbym liczyć potem ile godzin, bo to YouTube nie pokazuje o której godzinie. No jutro DC, tylko że za 1,5 godziny jutro już jest, a nie jutro w ciągu dnia. No spoko. No. Zobaczymy, co tam nam strona pokaże. No i co? Jeszcze coś chcecie? Czy mam iść spać? A co miałeś pytać? A, wyniki pewnie o to chodzi, tak? No dobra. Adblock. Najlepszy adblock. Kurde, ale mnie źle łapią. Masakra. Nie odespałem w ciągu dnia porannych wstawek. Porannego wstawania. A o jaką opcję pytasz? Nie wiem, o co pytasz. Jeśli chodzi o gwarę. Była tam jakaś akcja z tymi. Jest tam na wykazie gdzieś, które płyty mają 60 miesięcy. Ale to o jakiej opcji mówisz, bo ja nie wiem. Ekstra opcja jest taka, że to jest płyta Stereolog. Rejestrujesz się, jesteś w community rock i tak dalej, wiesz. Gdzie grać? My teraz nie gramy. Tak, plus. Adblock plus. No dawno się nie grał, bo nie miałem kiedy. Z kablówki. Z upecka. Mam i telefon tam i internet. Telewizji nie ma, bo nie mam telewizora. Ani tunera telewizyjnego. A słyszałem, że za monitor będę musiał płacić abonament telewizyjny. I za tablet. Bo po prostu można z tych urządzeń oglądać telewizję, dlatego jak tylko jest możliwość, to już muszę płacić abonament. Bzdura. Zielona strzałka, która ta? Download. Save from net helper. To jest do ściągania. Jak odbieram jakiś film. Tak.
To mam tutaj od razu download. No a litery. Nie mogę od razu ściągać, co wybierać tam formacik. Tylko niestety, nawet jak mam film w 1080, to tu nie ściągnę 1080. No, ale 1080 ściągam filmy, jak chcecie wiedzieć, na przykład Keep Videm. I tu się pojawia. A nie, też 720. To jest 1080? O, też nie ma. Uuu, przycięli, ale chałka. Ale chałka. No, także tu można ściągać. Znaczy ja nie muszę tych ściągać, bo to moje, mam je na dysku. No. No dobra, nie dziwię się. No downloader do filmów z YouTube'a, no jaki? Kablówka DBS, daje radę. No za smartfon chyba też. No, normalnie masakra. Wiesz, no nie płacą ludzie abonamentu telewizyjnego, to muszą skądś zacząć zdzierać haracz, nie? Dobra, kończymy, bo mnie tak kima gnie, że masakra. Powoli. Remake możecie ściągać. No, tylko to już dodatkowa aplikacja. Muszę chyba kimnąć na chwilkę i potem wyskoczyć o 12 na losowanku. Dobra, panowie, będę się zbierał zaraz, bo to już półtorej godziny jak ciachamy, więc jeszcze tam do wpół, do 3 minutki. Ostatnie szybkie pytania i spadam. Muszę chyba iść prysznic wziąć, żeby się obudzić. No fajnie. No, że będziemy jakoś tak cyklicznie bardziej robić, nie wiem, za 2 tygodnie. Marzec. 14 może zrobimy. No zobaczymy. Jeszcze jakieś pytanko na koniec? Macie 3 minuty. I ja również dziękuję. No, Wanszał może się rwał. A czy Wanszał jest chyba też długi, nie? Wanszał. Ile to? No, 1,5 godziny, no. Pozdro. Ciszy słucham najczęściej. No nie wiem, kiedy zagramy DC. Dzięki, Piotrek. Piotrek. No, losowanie będzie. O, Siemka, no żeś zasnął. Właśnie kończymy. No, do usłyszenia, niedźwiedziu. No przecież ci pokazałem, co to za downloader. Dodatki. Masz. Save from NetHelper. Tak się nazywa. Pokazałem ci tutaj, na filmie. A nie, nie Tak, musiałem tylko nawet. tak, jak Czekajcie. kupicie. Cicho, cicho, cicho. Tutaj widać było? Nie, tu nie było. Tutaj było widać. O. Save from NetHelper. Pozdrów ją, Narta. Minutka, panowie. No, masakra. Ostatnie pytanie. Zobaczmy, ile nam zostało. 10 sekund. 5, 4, 3, 1. Down. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Szakal out. Za 1,5 godziny i minutkę później losowanie koszulek Strix. Zapraszam. Wyniki konkursu. Cześć. Szakal out.